Gościem Sygnału Dnia pani Katarzyna Lubnauer, wiceszefowa Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I Nowoczesna. Pani poseł, 12 sierpnia marszałek Sejmiku Lubuskiego Elżbieta Polak podawała do opinii publicznej, że stężenie, jeżeli chodzi o rtęć w Odrze, było tak wysokie, że przekraczało możliwości skali urządzeń pomiarowych. Jeszcze tego samego dnia powoływała się na informację ministra środowiska Landu Brandenburgii Axela Vogla. Jeszcze tego samego wieczora w telewizji niemieckiej ten minister dementował, że rtęć mogła być przyczyną śnięcia ryb. Czy możemy mówić o dezinformacji, czy pani marszałek powinna zostać odwołana? Znaczy mamy rzeczywiście dużą dezinformację, ale ze strony rządu. Ja przypomnę, że Główny Inspektorat Ochrony Środowiska podsumował komunikaty i wyniki badań próbek z Odry, to jest komunikat wczoraj, i mówił też o podwyższonym wartości rtęci występującym w kanale gliwickim i kędzierzyńskim na Śląsku. W związku z tym ta rtęć się pojawiała tam i co więcej, również pan Vogel miał taką wypowiedź, gdzie powiedział, że został wprowadzony w błąd pytaniem na konferencji prasowej, które zostało źle przetłumaczone i zamiast o rtęci okazało się, że jego pytali o substancję żrącą, ale on potwierdził. Pani poseł, ale jedno pytanie, czy samorządowiec średniego, albo nawet całkiem wysokiego szczebla powinien opierać się na informacjach niemieckich instytucji, czy urzędów, czy polskich? No właśnie, cały problem polega na tym, że nie ma tych informacji polskich instytucji. Już 28 lipca, tylko uporządkujmy, 28 lipca już Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał pierwsze próbki i miał już wyniki. Pani marszałek mogła się zwrócić do WIOŚ-u. Właśnie cały problem po pierwsze na tym, że również w polskich próbkach była ta rtęć, a po drugie jeszcze jednej kwestii. Ale nie tak, że przekraczała możliwości skali. Pan redaktor pozwoli mi chociaż jedno zdanie skończyć do końca. Wczoraj byliśmy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ono dość jednoznacznie, dokumenty, które dostaliśmy, wskazały, że po pierwsze polskie na przykład Ministerstwo Klimatu i Ochrony Środowiska w ogóle nie zauważyło klęski tej katastrofy na Odrze, ponieważ raporty, które wysyłają codziennie do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, nie tylko z dnia 10, 11, 12, a nawet 16 sierpnia w kwestii zagrożenia związanego ze środowiskiem wskazywało, że nie ma takowych. W związku z tym Ministerstwo Klimatu w ogóle nie zauważyło katastrofy na Odrze. My nie wiemy nawet, nie ma w tej kwestia chwili przekazywania, jak pani wie, nie ma w tej chwili. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, czy w ogóle te inspektoraty podlegają wojewodom, jest mowa o odpowiedzialności wojewody, także premier już podjął pierwsze decyzje personalne, dymisja Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska, dymisja prezesa Wód Polskich. Ja panią pytam o odwołanie marszałek Sejmiku Wojewódzkiego. Nie mam żadnych wątpliwości, że akurat marszałek zadziałała bardzo skutecznie. Dezinformowała opinię publiczną. No przede wszystkim nie dezinformowała, tylko przekazywała informacje o zagrożeniu, które jest możliwe. Nie wiem, czy pan wie, że całe służby zostały postawione w stan gotowości, bo rtęć jest substancją wysokotoksyczną. 10 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa chciało, żeby wojewodowie zadecydowali o wysłaniu alertu RCB. Wysłało do nich takie zapytanie, czy nie powinien być wysłany alert RCB. Otrzymał informację od wojewodów, że a skąd, nic się nie dzieje. 11 była taka sama sytuacja. Dopiero 12 po rządowym zespole tego zarządzania kryzysowego zapadła decyzja o tym, że ma być alert RCB. Mieliśmy pełną indolencję państwa. I ja mam takie pytanie dość poważne. Czy to była indolencja i całkowity brak organizacji państwa, czy to jest kwestia tego, że mam wrażenie, że nikomu nie zależy na tym, żeby wyjaśnić sprawę? No i ta sprawa jest wyjaśniona. Nie, pan mnie pyta o rtęć, a ja zadam panu inne pytanie. Pani poseł, rozmawiamy o kwestii kryzysu, zarządzania kryzysem na poziomie rządowym. Pani to skrytykowała, premier też miał uwagi. Podjął pierwsze decyzje personalne, zdymisjonował dwóch ważnych urzędników za to odpowiedzialnych, nie wyklucza kolejnych dymisji. Ja panią pytam, bo jednak najbliżej tej sprawy jest samorząd, także marszałek województwa lubuskiego. Czy to jest właściwe, że zasięgnęła informacji od strony niemieckiej, a nie od strony polskiej, chociaż takie informacje były? Dlatego, że Niemcy mają sieci monitorujących stacji nad Odrą i dość szybko te informacje mieli, że się coś dzieje, natomiast ze strony polskiej my jako obywatele nie usłyszeliśmy nic, co pomogłoby nam być bezpiecznym. Ja przypomnę, że 11 sierpnia się jeszcze bardziej niebezpiecznym. Nie, wbrew odwrotnie. 11 sierpnia, pamięta pan tą konferencję pana Witkowskiego, wiceministra do infrastruktury, który proponował, żeby wchodzić do Odry. Pamiętam tę konferencję, była ona bardzo nieudolna, przyznaje pani. Natomiast jestem w stanie to pani przyznać. Czy pani się zgadza, że jednak marszałek Polak przekazała informacje, one zostały odczytane jednoznacznie, służby zostały postawione w taki stan, że mają badać, czy rtęć za chwilę nie zagraża oczywiście, ludziom. Że rtęć powinni badać, czy nie zagraża ludziom. Ale poziomy rtęci, nie były przekroczone. Były przekroczone. To potwierdził Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska. No, czytałam panu przed chwilą komunikat Inspektoratu Ochrony Środowiska, który wczoraj był, że również... Nie dotyczył rtęci. No jak to nie dotyczył rtęci? Mam panu przeczytać jeszcze raz? To może jeszcze raz powoli przeczytam. Substancji. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska podsumował komunikaty i wyniki badań próbek z Odry z 5 województw. Przekazano m.in., że podwyższone wartości rtęci wystąpiły w Kanale Gliwickim, Kędzierzyńskim i na Śląsku. W związku podwyższone z tym, poziomy nie oznaczają przekroczenia możliwości skali urządzeń również pan Vogel mówił o tym, że przekroczenie było rtęci i się potwierdziły. I mówił to również o zdobach po wcześniejszych komunikatach, że na niektórych odcinkach były na Starorzeczu Odry. Natomiast wczoraj były przesłuchanie przed Sejmową Komisją Ochrony Środowiska i tam między innymi informował pan Krzysztof Jażdżewski, zastępca Głównego Inspektora Weterynarii, o badaniu ryb, i żadne badania ryb do tej pory nie potwierdziły tego, że przyczyną śnięcia ryb jest rtęć. To pan mówi o dwóch rzeczach. O tym, co było przyczyną śnięcia ryb i nie wiemy w dalszym ciągu, co było przyczyną śnięcia. Zagrożenie dla ludzi, jeżeli się pojawiła rtęć, jest zawsze zagrożenie dla ludzi, bo to jest toksyczna substancja. Natomiast było takiej toksycznej substancji, która by zagrażała ludziom. Ja bym oczekiwała odwrotnych działań. Jeżeli cokolwiek się dzieje, co może zaniepokoić Polaków, co może spowodować niebezpieczeństwo, to ja oczekuję szybkich działań, które ich ostrzegą. I tego zabrakło. Nie było alertu RCB 10, nie było alertu RCB 11, mimo tego, że widzieliśmy już tony śniętych ryb. Nie wiemy dokładnie, ile tych śniętych ryb zostało wyłowionych. Wiemy, że powyżej 100 ton. Nie wiemy dokładnie ile, bo dzisiaj słuchałam człowieka, który zajmuje się ochroną przyrody w Odrze i mówił dość jednoznacznie, że dziwi się, że wioś nie robi żadnych badań dotyczących tego, jakie ryby, ile zostało rzeczywiście w tej chwili zutylizowane, jaki mamy rozmiar klęski ekologicznej. Nie wiadomo, co się dzieje z częścią denną, dlatego że okazuje się, że wioś nie ma sond, które pozwoliłyby na zbadanie, co się dzieje na dnie Odry. Mamy sytuację, w której nikt nie umie odpowiedzieć na pytanie, co było przyczyną tej katastrofy. Ale co więcej, możemy już bezpotomnie stracić możliwość wykrycia tego, co było przyczyną z tego powodu, że jeżeli nie ma próbek z 24, 5, 6 lipca, a najwcześniejsze są z 28 lipca, to może się okazać, że nie można znaleźć źródła katastrofy. Wiemy co więcej, że były zgody wód polskich na zrzuty z przemysłu wody do Odry. Słyszymy też o katastrofie śniętych ryb w Niemczech, słyszymy na przykład o zlewie rzeki Łaby, słyszymy także w Czechach i mówi się o tym, że tam przyczyny mogą być w środowisku naturalnym, na przykład tak zwana przyducha, czyli to wyjaśnijmy wszystkim ryb. Słuchaczom. Rzeczywiście na przykład w tej chwili w Polsce na Nerze mamy podobną sytuację, tylko różnica jest jedna. Właśnie na Odrze wykryto, że tlenu nie brakuje, bo przyducha to jest brak tlenu wynikający z warunków atmosferycznych, między innymi dużej temperatury, tylko jest nadmiar tlenu i zbyt wysoka temperatura wody, takie zaskakująca. Były, ale są także one weryfikowane. Nie, i to akurat jest potwierdzone we wszystkich badaniach. Ale słyszymy także o otrujących algach, także i taka hipoteza się pojawiła. Jest pewność, że ta substancja toksyczna, która się wydzieliła, spowodowała nadtlenienie wody, które jest nietypowe. I trochę mam wrażenie, że coraz bardziej ze strony rządu i ze strony wszystkich tych, którzy próbują ukryć, co się rzeczywiście stało, mamy taką tezę, że prawie, że te ryby się utopiły w tej Odrze. Dlatego, zostawmy w takim razie te przyczyny, bo to będzie badane, nie jesteśmy też hydrologami, myślę, że oboje warto się wczytywać w informacje i zobaczyć różnicę między przyduchą a tym, co się działo w Odrze. Pytam o marszałek Polak, także w tym kontekście, że tam była afera, no mówiąc w największym skrócie, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, krótko mówiąc, praca za seks. Pani zabierała głos w tej sprawie? Po pierwsze, nie zabierałam nigdy w tej sprawie, nie jestem też posłem z tego regionu, ale powiem jedną rzecz. Ale jest pani, no w ogóle Koalicja Obywatelska jest też takim ugrupowaniem, które bardzo mocno mówi o prawach kobiet, o kwestiach feministycznych, a pani nie wystąpiła w obronie kobiety, której składano niemoralne propozycje, która zresztą straciła pracę z tego powodu. Po pierwsze, od tego są sądy pracy, żeby stwierdzić, czy rzeczywiście składano jej takie niemoralne propozycje. Ja słyszałam, mam takie dziwne wrażenie, że w czasach, w których rzeczywiście mamy dużo problemów, jest wynaleziony problem, który być może jest i być może trzeba się nim zająć, ale to jest problem regionalny. To, że był problem, to przyznał zarząd województwa, bo zdymisjonował tego dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Czyli przyznał się do błędu. Jeżeli mamy dymisję szefa WORD-u, jeżeli mamy kontrolę, która została właśnie przez panią marszałek Polek zarządzona w WORD-zie, to ona miała obowiązek jako samorządowiec zawiadomić niezwłocznie organy ścigania. Zrobiła to po 3 miesiącach. A z tego, co rozumiem, przede wszystkim organy ścigania, jeżeli doszło do jakiegoś przestępstwa, mogła zgłosić sama osoba, która była tą ofiarą, jeżeli była rzeczywiście ofiarą. Na samorządzie także spoczywa taki obowiązek zgodnie z kodeksem postępowania karnego. Natomiast nie śledziłam tej sprawy ze względu na to, że nie dotyczy to regionu, w którym jestem posłem. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, dlatego, że dotyczy to polityka Platformy Obywatelskiej. Akurat akurat, znaczy jesteśmy w dziwnej sytuacji. Wie pan co, to pytanie dzisiejsze pana troszeczkę przypomina mi sytuację z wczorajszą konferencją Jarosława Kaczyńskiego. Mamy dramatyczną katastrofę na Odrze. O tej konferencji porozmawiamy. Mamy drożyznę, mamy spadek PKB kwartał do kwartału, największy w Unii Europejskiej. I o tych problemach porozmawiamy. Nie mamy pieniędzy z KPO, a my rozmawiamy o sytuacji gdzieś w Gorzowie, o której ja niewiele wiem. O której mówi cała Polska. Katarzyna Jarosław Kaczyński wczoraj promował swojego kandydata na prezydenta Rudy Śląskiej. Powiem szczerze, to jest oderwanie od rzeczywistości tego, co interesuje Polaków i czym żyją. Radiowej Jedynki i na portalu Polskiego Radia. Pani poseł, rozmawiamy o sprawach, którymi żyją Polacy. Jest kwestia... Tylko media publiczne, to jest ciekawa sprawa. Nie, jest kwestia... Możemy porozmawiać absolutnie i o węglu, możemy porozmawiać o dodatkach grzewczych. No to musi pani przyznać, że rząd odpowiada nawet na krytykę opozycji. Był na początek dodatek węglowy. Domagaliście się tego, żeby rozszerzyć to na inne paliwa. I zostało to w propozycji zawarte. Czyli głos opozycji został uwzględniony. Ja przypomnę, że my w ogóle składaliśmy poprawki w Senacie, które można było przegłosować w Sejmie, tak żeby ci Polacy, którzy już w tej chwili dostają rachunki ze swoich spółdzielni, ze swoich wspólnot, które podwyższają często ich czynsz związany z ciepłem o 2, 3, nawet 215%, na przykład, czyli trzykrotnie, mogli czuć się bezpieczni. Słyszałam rozmowy z Polakami, którzy w tej chwili mówią, że jeżeli rzeczywiście te opłaty za ciepło zostaną tak podniesione, jak w tej chwili są zapowiadane, to im na życie starczy mniej więcej po 10 zł dziennie na żywność, a są tacy, którzy mówią, że nawet im emerytury nie starczy na zapłacenie. Generalizować nie można, bo są Polacy w różnych sytuacjach dochodowych. No więc, ale musi pani docenić też... Pan zwrócił na to uwagę. Ale musi pani docenić, pani poseł, też, że rząd podjął działania, na przykład obniżenie VAT-u na ciepło, no jest konkretnym działaniem, które także stanowi ulgę. Obniżki podatków w innych aspektach, te tak zwane tarcze antyinflacyjne, no są ulgą dla także najsłabiej zarabiających. Dobrze, że pan o tym też powiedział. Tarcze antyinflacyjne nie mają nic wspólnego z walką z inflacją. Ja bym oczekiwała od rządu, żeby podjął jakiekolwiek działania, które są... Bo jednak obniżanie podatków ma wpływ na to, że jednak spadają też ceny. No nie, bo zwykle niestety obniżanie podatków na przykład osobistych wpływa wręcz proinflacyjnie. Natomiast jeżeli zwrócimy uwagę, jesteśmy oczywiście jako przedstawiciel Partii Liberalnej z tym za niższymi zawsze podatkami, ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz. My moglibyśmy zrobić dwa kroki, które mogłyby zmniejszyć inflację. Jedną to są obligacje antydrożyźniane, które proponuje Koalicja Obywatelska, czyli obligacje wypuszczane przez Narodowy Bank Polski po to, żeby zebrać pieniądze z rynku, wysoko oprocentowane w wysokości inflacji, które są takie obligacje Ministerstwa Skarbu, które są... Tak, tylko że po pierwsze różnica... Cieszą się ogromnym powodzeniem. Oczywiście, Polaków. Tylko że one mają dwie różnice. Są pierwsza różnica, one są czteroletnie. Nie wszyscy Polacy są skłonni inwestować na tak długi okres. Szczególnie, że Polacy nie mają aż takich dużych oszczędności. 14 miliardów złotych Polacy w ostatnim roku zainwestowali. Pytanie, czyli od kogo? Chyba się cieszą powodzeniem. Te obligacje, którym proponujemy, to nie jest tylko nasz pomysł, to jest również taki ekonomista, jak na przykład pan Bogusław Grabowski i wielu innych. Zwracamy uwagę na jedną rzecz, że obligacje Narodowego Banku Polskiego pozwalają na ściągnięcie pieniędzy, które nie idą potem z powrotem na wydatki budżetu państwa, w związku z tym nie trafiają z powrotem na rynek. Obligacje Skarbu Państwa trafiają z powrotem na rynek, w związku z tym pieniądze znowu krążą i co za tym idzie, pobudzają inflację. I kolejna kwestia, która jest bardzo ważna, to są środki z KPO. Zauważmy, że środki z KPO, 260 miliardów, które maksymalnie moglibyśmy dostać, rząd wystąpił nie wiadomo dlaczego tylko 180 miliardów, tak jakby nie chciał więcej pieniędzy dla Polaków. Te pieniądze, których nie możemy dostać właściwie jako jeden z nielicznych krajów. Pierwszy wniosek. Oczywiście, natomiast ja przypomnę jedną rzecz, że my moglibyśmy, tak jak inne kraje, dostać już w zeszłym roku 4,7 miliarda euro zaliczki. Ta zaliczka, czyli 20 parę miliardów złotych. Gdyby nie Komisja Europejska, Ursula von der Leyen. Nie, gdyby nie Ziobro, Izabela Leszczyna, posłanka Koalicji Obywatelskiej powiedziała, a nie Jarosław tylko zresztą ona, że jak opozycja przejmie władzę, to pieniądze z KPO się pojawią. No i proste. Z bardzo prostego powodu, bo przywrócimy niezależność władzy sądowniczej. To nie jest problem. Z takiego powodu, że koalicja... Od 7 lat... Że Komisja Europejska gra na zmianę władzy w Polsce i nawet Ursula von der Leyen tego nawet nie ukrywa. Od 7 lat rządzący grają na bezkarność swojej władzy, w związku z tym tak zmieniają prawo, żeby pełną kontrolę nad prokuraturą do Komisji Europejskiej ustępstwo za ustępstwem, nowelizacja za nowelizacją. Ale pan nie daje skończyć zdania. Zbigniew Ziobro, żeby miał pełną kontrolę nad prokuraturą i żeby były umarzane sprawy dotyczące rządzących, żeby nad sądami kontrolę miał Zbigniew Ziobro poprzez KRS. Zauważmy, że ostatnio w ramach nowej procedury w Sądzie Najwyższym orzeczono, uznano, że jeden z sędziów nie spełnia warunków niezależności i bezstronności. Taka zapadła decyzja w Sądzie Najwyższym. Zresztą to chyba z prezesów z jednego z sądów, który mianował właśnie Zbigniew Ziobro. A sędziowie, pani poseł, a sędziowie niczym nie powinni być ograniczeni? Bo wie pani, w tym trójpodziale władz zawsze władza wykonawcza, ustawodawcza powinny kontrolować także władzę sądowniczą. Sędziowie do tej pory w Polsce właściwie pełna wolność. Oczywiście, że wolność w orzekaniu oczywiście tak, ale jakieś jednak postępowanie dyscyplinarne powinno się toczyć. Każdy podlega oczywiście, każdy podlega tej samemu wymiarowi sprawiedliwości, co wszyscy. Fikcja, to w Polsce fikcja, przecież pani dobrze wie. Panie redaktorze, można być znanym celebrytą, jechać po alkoholu bez badań technicznych i otrzymać symboliczny wyrok. To jest rozzuchwalanie przecież. No, przepraszam bardzo, ja nie zgadzam się z każdym wyrokiem sądowym, ale wiem jedno, że zawsze lepiej, jeżeli te wyroki sądowe są niezależne od władzy wykonawczej. Ale skrytykować można. Każdy z nas może stanąć kiedyś w starciu z państwem. Jeżeli wymiar sprawiedliwości jest zależny od Zbigniewa Ziobry, to wtedy jesteśmy bezbronni. Nie jest, ale pani poseł, ja rozumiem krytykę, Sebastiana Kościelniaka, zwrócił pan uwagę, pamięta pan, że dowody nawet zaginęły. Prokuratura dziwnym trafem zagubiła wszystkie dowody, które świadczyłyby o winie. Czy Zbigniew Ziobro decyduje o orzeczeniach, które zapadają w Sosnowcu, w Wałbrzychu, w Warszawie, w Gdańsku? Nie ma na to żadnego wpływu. Sędziowie są niezależni, suwerenni i mają mandat dożywotni, tak naprawdę. Przypomnę, że nadał sobie prawo pan Zbigniew Ziobro do tego, żeby mianować prezesów sądów przez pewien czas. Odwołał praktycznie wszystkich prezesów, wiceprezesów sądów. Ale nie decyduje na orzekaniu. Większość spraw nie trafia nawet do sądu, dlatego że tak jak przy pana Obajtka, zmieniono tak prawo, żeby pan Ziobro mógł wycofać sprawę już z sądów, która dotyczyła łapówki, 50 bodajże tysięcy złotych. I tam była sprawa skierowana wcześniej przez prokuraturę do sądu. Zmieniono ustawę o sądownictwie i ustawę o prokuraturze i Zbigniew Ziobro ręcznie, można powiedzieć, wycofał sprawę na wysokości sądu. Ale to zawsze sąd, to właśnie niezależny sąd orzeka zawsze kaliber spraw. Wcześniej, zanim może zdecydować o umorzeniu postępowania, to jest decyzja także sądu. Ale właśnie nieprawda. Wcześniej, zanim sąd mógł orzec o czymkolwiek, Zbigniew Ziobro wycofał tę sprawę z sądu, nadając sobie takie prawo przy pomocy większości sądowej. Pani poseł, to jeszcze jedno... W związku z tym Polacy mają prawo do dwóch rzeczy. Mają prawo do niezależnej władzy sądowniczej, mają prawo również do pieniędzy z KPO. Obie te rzeczy zabiera im obecna władza. Znaczy KPO zabiera Komisja Europejska, która bezprawnie łamiąc traktaty nie chce wypłacić tych pieniędzy, chociaż umawiano się, że praworządność dotyczy tylko wydatkowania pieniędzy. Jeżeli jest zarzut korupcji, podejrzenie korupcji, to wtedy te pieniądze mogą zostać zawieszone. Ja przed chwilą mówiłam pan na przykład o przypadku korupcji, w którym było podejrzenie i która nie trafiła nawet do sądu, bo została wycofana przez Zbigniewa Ziobro. Ursula von der Leyen w ogóle o takim przypadku nawet pewnie nie wie. Ona nie o tym wie. Ale ona stawia konkretne warunki, one są spełniane, po czym Ursula von der Leyen zmienia zdanie. A kto się podpisał pod kamieniami milowymi w KPO? Czy to ja, czy pan premier Morawiecki? Także był na szczycie Rady Europejskiej, w której właśnie była definiowana praworządność, pieniądze za praworządność. Jeżeli pan premier zgodził się pod kamieniami milowymi również dotyczącymi tej praworządności, no to oczekuję, że wypełni zobowiązanie, które podjął i zapewni Polakom pieniądze z KPO. Okej, porozmawialiśmy o KPO, to na koniec jeszcze może też sprawa, moim zdaniem, istotna dla młodych wyborców. Jaka jest propozycja dla młodych Polaków ze strony Koalicji Obywatelskiej? No przede wszystkim... Takich do 26 roku życia. Oczywiście. Przede wszystkim to, co uważamy, że jest w tej chwili najważniejsze, to jest kwestia polityki mieszkaniowej. Rządzący ponieśli w tej sprawie całkowitą klęskę. Ja przypomnę, że Mieszkanie Plus, nawet prezes Jarosław Kaczyński przyznał, że okazał się... propozycja Koalicji Obywatelskiej. Zaraz powiem. Okazał się całkowitą klęską. Natomiast 100 tysięcy mieszkań, mamy około 18 tysięcy mieszkań. W przypadku drewnianych domów, które miały też budować domy dla Polaków, nie wiem, czy pan wie, zostało wybudowane... Ja pamiętam też program MdM 33... za czasów Platformy Obywatelskiej. No też zakończył się klęską i też były zapowiedzi 200 chyba tysięcy mieszkań. No to powiem panu. Z dwóch programów, które stworzyła Platforma Obywatelska, które się nazywało Rodzina na swoim i MdM, czyli Mieszkanie dla Młodych, w sumie skorzystało 234 tysiące polskich rodzin. Udzielono kredyty na wysokość 37 miliardów złotych, dzięki czemu ale to była pomoc do tych kredytów, które oznaczały dopłaty. Potem Mieszkanie dla Młodych jeszcze funkcjonowało za czasów PiS-u, które zlikwidowało w roku 2018 i w sumie z Mieszkanie dla Młodych, samego tego programu, było udzielonych 110 tysięcy kredytów. W związku z tym, po pierwsze, tego typu programy powinny wrócić, czyli pomoc ludziom, którzy chcą dostać kredyty. Po drugie, powinno się zmienić prawo dotyczące kredytów, tak żeby większa była możliwość operowania mieszkaniami, jeżeli ktoś chce zmienić mieszkanie i chce sprzedać mieszkanie na przykład z kredytem, albo chce zmienić mniejsze mieszkanie na większe mieszkanie. Trzeba zgody banków. Druga kwestia, to trzeba zmienić prawo. Kolejna kwestia zmiany prawa. To, co zostało... bankowe także będzie tutaj się wypowiadać. zostało zaniedbane. No ja wiem, największym lobbystą bankowym jest u nas Mateusz Morawiecki jako stary bankier. W związku z tym rzeczywiście, no dobrze, no to dlaczego nie zmienia prawa bankowego tak, żeby było bardziej sprzyjające obywatelom, żeby na przykład obywatele, którzy mają problem ze spłatą kredytu, wiedzieli, że jeżeli oddadzą mieszkanie razem z kredytem, no to zapamiętajmy jedną rzecz, wakacje kredytowe, wakacje każde się kiedyś kończą, kiedyś te raty trzeba spłacić. Ale niższe odsetki. No odsetki takie wysokie są przez to, że mamy jedną z najwyższych inflacji w Unii Europejskiej i co więcej... W Unii Europejskiej, dobrze pani dodała, że w Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce. I co więcej, mamy najwyższą... zastopowana teraz. W czerwcu bodajże mieliśmy najwyższe stopy, jeśli chodzi o kredyty w całej Unii Europejskiej, czyli kredyt dla Polaka był najdroższy w całej Unii Europejskiej. I to jest polityka rządu i polityka... I kolejna, budowanie mieszkań komunalnych, budowanie mieszkań socjalnych, ale również program, który pozwoliłby człowiekowi dochodzić do mieszkania poprzez płacenie wyższego czynszu, który byłby jednocześnie ratą kredytową, ale bez możliwości, bez takiej sytuacji, w której ktoś nie ma zdolności kredytowej. Katarzyna Lubnauer, wiceszefowa klubu Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.